Cześć moi drodzy, tutaj Blue Chain, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na już czwarty odcinek z gier rasy Strike Force Kitty. Tak moi drodzy, tak, nasze wspaniałe kociaki już biegną na ratunek księżniczce kocurkowej porwanej przez wstrętne lisy. Ja wam dam, zaraz się z wami policzę. O, kontynuujemy przygodę. Cały czas nasi bohaterowie wyglądają dokładnie tak samo, czyli wspaniale. Nie zmieniłam ich ekwipunku, ich ubranek, ponieważ uważam, że mają na sobie najlepsze rzeczy. No to start w takim razie. Rozpoczynamy, zabić się nie damy. I przed siebie, koleżko. O, dobra, rozwalamy, może jeszcze wywalą jakieś fajne przedmiociki. Tak, będziemy powoli, po kolei wszystkich wrogów eliminować. Tak bym bardzo jeszcze chciała, ojeju, o tak. Rybonki zbieramy i zabić się nie damy, ojeju, jak to... Och, nie jest łatwo. I znowu rybonki zbieramy, farmimy. Och, przed spotkaniem z tym wstrętnym bosiorem. O, został ostatni kocurek. Chyba nie mamy szans. O, jaka szkoda. Nie dotarliśmy nawet do lisa, ale cóż. Mamy tu coś nowego? Zaraz sprawdzę. Nic nie widzę tutaj nowego. A zwłaszcza, żeby było fajne. O, cóż, trudno. No to do dzieła. Biegniemy. Och, przed siebie biegamy, zabić się nie damy. Wrogów rozwalamy. O tak, zdecydowanie tak. Po kolei, bo przy nich są rybki czerwone. O, zdecydowanie musimy się ich pozbyć. Błagam, tylko nie wpadnij do dziury, Blue Jane. O, bohaterze nasz ukochany. Ciach, rach, ciach. O, hopa, o, zaraz cię pokonam. O tak, udało się. Juhu, zbieramy rybonki. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden lis i jeszcze raz. Nasze kociaki niech żyją nam. Oni są strasznie groźni. O, ale jakoś się udało. I dotarłam do lisiego króla. Brawo, bravissimo Blue Jane. O, jacy oni silni. Jakie duże obrażenia zadają. O, biedny. Już padł jeden z naszych kociaczków. Nie został ostatni. Och, czyli niestety, ale jak jest sam, to nic nie jest w stanie zrobić. No dobra, no to idziemy znowu. Och, rybonki, juhu, zaraz się z wami rozprawię. No wywalajcie jakieś fajne przedmioty, czemu nie ma nic nowego? O nie, nie chcę tego klucza na górze, nie chcę, bo same puste te skrzynki teraz są. Ciach. Och, udało się. O, ja już myślałam, że się nie uda, wow, to bolało. Dobra, ja ci dam, też mam taki mieczyk jak ty. Aj, co myślałeś, kolego? Może uda nam się przed walką z bossem jeszcze podlewelować sobie? O jeden chociaż. O, został ostatni. I co teraz? O nie. I znowu przechytrzyli nas goście z Mario. Ojeju. No to jeszcze raz w takim razie. O! Rybonki zbieramy. Zabić się nie damy. Wrogów rozwalamy. Rybki smakujemy i zajadamy. Miam. Ale Blue Jane rymuje. Muszę tam iść jeszcze do góry. Do nich. O! Nie! To jest to, czego najbardziej nienawidzę w tej gierasie i w ogóle w Mario na przykład. Czyli wpadanie w przepaści. Uhu, tak nie dosięgnie nas. Nie dosięgnie nas twój nabój, kolego. O tak. Dobra, tym razem idę górą. Tutaj mamy dwóch przeciwników do rozwalenia. Myślałam, że coś fajnego wywalą, a tu nic. Miau. Och, kociaczki biedne, zaraz się uwolnię, pani kocurkowa. O tak, tylko błagam cię, nie wpadnij! No nie, cały czas w tym samym miejscu. W Mario też tak było, z tego co pamiętam. Bez przerwy wpadałam w te same szczeliny. Och, teraz się muszę mieć na baczności. A jakże, juhu! I na dół, ciach. Ej, czemu oni nie wyrzucają żadnych fajnych przedmiocików? Dlaczego? Ciach. Ale widzieliście, jakieś fajne ryby fioletowe wywalają za to. Które chyba nam dają coś dodatkowo. O, znowu ta rybka. O, zaraz zobaczymy, czy nam się uda ich porozwalać. Ojej, jak fajnie, ale sobie farmie. O tak. No i co? Ojej, to jest chyba jakiś mak. Ale nie udało ci się, kolego. No nie, znowu wy. Ała, to bolało. Na górze jest księżniczka. Lisia księżniczka. A my mamy nowy levelas, moi drodzy. No pewnie, że w obrażonka. W obrażanko. No dobra, to do dzieła, koledzy. Biegiem, uratować księżniczkę kocurkową. O tak, i znowu te fajne rybki fioletowe. Wcześniej ich nie było. Przynajmniej ja ich nie widziałam, moi drodzy. O,
Nie było wcześniej tych fioletowych rybek. Ła, ła. Och, udało się. Jak miło, jak miło. O, i do góry, aż zobaczymy. Ła! Chmury? Są chmury, są. Przepiękne jest też niebo. Ratunku, ratunku, nie wpadnij do dziury. Jest, udało się. Cały czas. O! Miau. Pewnie znowu tutaj zginie nasz ostatni kociak. Zawsze to samo, zawsze tutaj. Czemu tutaj? Powinnam chyba przejść górą, z tego co mi się wydaje, moi drodzy. No to jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. A jakże, juhu. Teraz pójdziemy sobie górą. I w dół, i do góry. Aż zobaczymy chmury i mamy kluczyk, który pewnie nam się do niczego nie przyda, jak zwykle. Zaraz was rozwalę, koledzy. O tak, i ciebie też. A jakże, nikt nie będzie poszkodowany. O, każdy dostanie to, co ma dostać, czyli za swoje, hoho. I rybonki, czerwone rybonki, jakie one smaczne. Aaaa! I znowu ta sama szczelina. Moi drodzy. Ojej, ale mamy kluczyk. Będzie pusta skrzynka? 99%, że będzie pusta. Pusta. O nie, no błagam, czemu są puste? Czy ja już wszystko, co najlepsze pozbierałam? Naprawdę? Och, no bo siorku nasz drogi. Zaraz się dorwiemy. A jakże, a jakże? A gdzie pozostałe przedmiociki? Och, tam jeszcze sporo miałam nieodkrytych. Gdzie one są? Kluczyka niepotrzebnie. Och, niepotrzebnie tutaj ten kluczyk jest w ogóle. Bo tam nic ciekawego dla nas nie ma. O! I znowu to samo. Oj, ale przynajmniej są rybonki. Teraz nie wpadnij, nie wpadnij, nie wpadnij. O, i nie wpadł. Jak miło. Tralala, ojej. Jak ładnie mu w tej sukieneczce różowej. No dalej, o nie, i cały czas to samo. O, może uda mi się mieć 43 levelas. 99%, że pusta. Pusta, wygrałam, wygrałam. Wiedziałam, że będzie pusta. Patrzcie, ile tutaj jeszcze zostało. Jeju, krzyżyków na drugą rękę. I tutaj nic fajnego nie wypada. Czemu? Czemu? O, dobra, do dzieła, koledzy. Teraz się musi udać. Juhu, juhu. O tak. I do góry. Spróbujemy teraz. O! Kurą! Miałam przejść kurą! No, do góry! O tak! Żeby nie spaść! Absolutnie nie wolno nam spaść! Rozprawimy się zaraz z tą wstrętną lisią księżniczką! Och, miałam do góry! Skakać! No, no do góry! Och, nie tutaj jeszcze, nie tutaj! Juhu! O, ciebie! Bez potrzeby rozwalałam, kolego! No dalej, księżniczko! Juhu! I co, został jeden kociak tylko? No nie, to sobie na pewno nie poradzę. O, on jest silny, ale... Ale ich jest za dużo. Nie no, więcej kociaków musi dotrzeć jednak do końca naszej podróży. O, o i mamy kluczyk. No nie no, błagam. Przestańcie z tymi pustymi skrzynkami. To naprawdę nie jest zbyt motywujące. O, teraz już będę się starała nie walczyć, tylko przejść od razu do naszego okropnego wroga. Do góry, do góry. O, świetnie, nie bierzemy klucza, bo właściwie na nic się nam chyba nie przyda. O, was sobie rozwalę po drodze. Tak na śniadanko. O! O! No nie! Ojeju, to nie było zamierzone, moi drodzy. Patrzcie, jakoś się rozwarstwili całkiem. Dotrę do bossa, ale to chyba nie będzie zwycięski. Zwycięskie dotarcie, ojeju, ojeju. Zaraz zobaczymy. Lisi król! O nie! Chociaż, czekajcie! Patrzcie, całkiem nieźle nam idzie! O nie! 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 Są twardzi, ale nie aż tak twardzi! O, jaka szkoda, moi drodzy! Zaraz naprawdę będę miała te 43 levelas! No dobra! Jeszcze jeden i jeszcze raz! Kociaki nasze niech żyją nam! Teraz się naprawdę postaram! No! Pójdziemy sobie górą! Omijamy wszelkie przeszkody i wrogów przy okazji. O, właśnie tak. Hopa! O, ciebie miałam nie zabijać, och! Dobra. Pozbyłam się ich. O nie, ten jeden zginie. No cóż, trudno. Ciebie przeskoczymy, kolego. Nie chcę mieć z tobą do czynienia. Nie będę tracić już zdrowia naszego kociaka. Ciebie też, lisico, wstrętna ominę. I co, uda nam się wreszcie, moi drodzy? Lisi król! Ciach! I ciach! O, hełmik Bendera, jak fajnie! I jak dużo rybek! Ale ekstra! No! Niam. O, walczymy z królem! O! Nie sądziłam, że on będzie taki... słaby? Nie był zbyt potężny.
Foxzilla była znacznie bardziej potężna w pierwszym poziomie. O tak, zdecydowanie, moi drodzy, patrzcie, nasze kociaki wreszcie uwalniają z klatki biedną księżniczkę kucurkową. O, jak ona się zalewa płaczem, aż cała podłoga jest mokra. Och, nasza ukochana księżniczko kocurkowa, oto twoja korona i wracamy do zamku. O, zjedz sobie porządny obiadek, kiełbaski, niam, 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 i popij mleczko. Nie wiem, czy koty jedzą kiełbaski. No, chyba mięso jedzą, na pewno mięso jedzą, ale kiełbaski? O, nie wiem, no nie wiem, moi drodzy, napiszcie mi o tym w komentarzach, jeśli macie kociaki. O, moi drodzy, naprawdę fajnie, zobaczymy co dalej. O, to wszystko, przeszliśmy całą gierkę. Moi drodzy, gierka naprawdę fajna, serdecznie wam ją polecam. I zapraszam do kolejnych materiałków na moim kanałku. A tymczasem żegna się już z wami Blue Jane. Cześć!